W labiryncie półek możemy trafić na produkt, który odpowiada nam mniej lub bardziej. Wybór nie jest łatwy. W tym programie spróbujemy dać Wam podpowiedź. A ponieważ chcemy trafiać w dziesiątkę, kosmetyki pakujemy i wysyłamy na trudny egzamin. To nie Ty jesteś dla kosmetyków, kremów, masek czy balsamów. To one są dla Ciebie, a skoro tak, wybieraj je świadomie. Wyróżniaj się i czuj się wyjątkowo. Tym razem wyjątkowe pudełko miała możliwość sprawdzić Kamila Szczawińska, top modelka, mama dwójki dzieci i moja serdeczna przyjaciółka. Cześć kochana. Dzień dobry, cześć. I co ty tam ciekawego znalazłaś w pudełku? W pudełku mieliśmy bardzo fajny żel oczyszczający do twarzy. Staram się używać jak najwięcej kosmetyków wegańskich. I tutaj rzeczywiście ten produkt jest zresztą pięknie oznaczony. Fajne jest to właśnie, że zapach jest bardzo delikatny, nie drażni. Myje twarz, oczyszcza ją i sebo reguluje, czyli jakby reguluje nasze sebum. Ładnie nazwałam. Pięknie, profesjonalnie. Bardzo profesjonalnie, tak, zdecydowanie. Więc skóra jest pięknie oczyszczona, jest na przykład przed makijażem. Na to tylko nakładamy krem. Skóra po oczyszczeniu tym żelem jest matowa. A powiem Ci dlaczego. Bo jest to wyciąg z bambusa, który powoduje właśnie, że skóra jest stonizowana. Mamy także kwas migdałowy, który w kosmetyce jest bardzo ważny. Wiesz, co on robi? Nie wiem. Jak nie wiesz? Już Ci zaraz przeczytam. Chętnie się dowiem. Reguluje pracę gruczołów łojowych, a jednocześnie wspomaga procesy odnowy skóry. Idealnie. Jeszcze mamy wyciąg z zielonej herbaty. Masa fajnych, naturalnych składników. I nie szczypią w oczy. Najważniejsze. To teraz do rąk trafia nam lawendowa maska do włosów. Nie tylko my z Kamilą miałyśmy okazję przetestować działanie tej maski, ale również youtuberka, blogerka, pani ekscelencja, która w kosmetykach wie wszystko. Uwaga, zwalniamy komorę maszyny losującej. Maska do włosów, cienkich, delikatnych, zawiera olejek eteryczny z lawendy, zawiera olej sojowy i olej kokosowy. Ta maska jest maską dedykowaną dla skóry wrażliwej. Maskę pozostawiamy na włosach na 3 minuty. No, powiem Wam, że włosy są miękkie, sypkie, nie są obciążone, a przede wszystkim są fajnie wygładzone. Ładnie pachną lawendą. Jakie Ty masz doświadczenie dla mnie najfajniejszy jest zapach, lawendowy zapach. Poza tym uwielbiam spędzać czas na dworze, uprawiam sport na plaży, na słońcu, dlatego maska jest zdecydowanie idealnym produktem do moich włosów. To teraz coś takiego ładnego. Kotek. Nasze kocie. Czyli maseczka do twarzy koreańska. Jest w ogóle bombą, jeżeli chodzi o właściwości rozjaśniające, bo zawiera ekstrakt z granatu, z morwy i z lukrecji. Witamina C, ekstrakt z guarany, który też tak pobudza pewnie skórę. Dokładnie. Trzymałam ją 10-15 minut na twarzy. Jesteś prymuską, bo ja zrobiłam to samo. Tak. Dlatego jesteśmy przyjaciółkami. Ale takie były zalecenia, więc trzeba. No i rzeczywiście efekt był bardzo fajny. I to jest wtedy idealny moment, żeby zakończyć pielęgnację i nałożyć krem. Tak. I bierzemy się za sprzątanie domu. Nie mów tego. Tak. A lubisz mieć naczynia? Uwielbiam, to mnie relaksuje. Zawsze włączam sobie jakąś fajną muzykę i zmywam naczynia. Sprawdzimy, jak zrobiła to youtuberka i blogerka Miss PK. Cześć Paulina, dzięki za nominację. Dzisiaj dostałam od Ciebie płyn do mycia naczyń. Działa na tłuszcz i zabrudzenia, nie zawiera barwników, jest przetestowany dermatologicznie na wrażliwej skórze, jest wydajny, jest wegański i posiada certyfikat Nordic Eco Label and Vegan. Zacznijmy od czegoś prostego na początku, czyli kubek po kawie. Jest tutaj taki dość nieprzyjemny osad. Cudnie się pieni i wszystko jest idealnie domyte. Teraz trochę trudniej. Talerz po jajecznicy sprzed 4 godzin. Czyste. Przed nami najtrudniejszy etap, czyli brudna patelnia. Zauważcie, że cały czas myję tą samą gąbką i nawet nie dodałam ani kropki płynu. Jak ja bardzo selektywnie zawsze wybieram płyny do mycia butelek dla dzieci, smoczków butelek i ten sprawdził się idealnie. Nie ma sztucznych barwników. Jest totalnie naturalny. Jest naturalny, bardzo delikatny dla skóry, pięknie pachnie, ma użyty w swoim składzie jest imbir na przykład. Imbir jest, i czerwona koniczyna. Tak, jest zupełnie bezpieczny dla naszej skóry. W kolejnym odcinku nowi bohaterowie przetestują zawartość wyjątkowego pudełka. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.